Dawid Wilkerson, wysławiając jego imię. Czy pamiętacie, kiedy Izrael uczelił swojego ojca niemieckiego pytanie? Stało się to w Refidim, kiedy cały naród zaczął płakać, ponieważ nie było wody. Możemy znaleźć to w Księdze Wyjścia 17:17. I wystawiali Pana na próbę, mówiąc, czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie. Mówiąc to, wystawiali Pana na próbę. Lecz to wszystko zaczęło się w ich sercach. Zaczęli pytać siebie nawzajem, czy Bóg jest z nami, czy też go nie ma. To było pytanie, które wzbudziło wątpliwość w ich sercach oraz ich podświadomość. Kiedy rozglądali się w tym konkretnym czasie i miejscu, nie było dowodów na to, że Bóg porusza się wśród nich, wspominając o wszystkich cudach, które miały miejsce wcześniej. Mówiąc przy tym, wiemy, że działa wśród nas wcześniej, ale czy teraz jest z nami? I możemy zapytać same siebie, czy jest teraz ze mną w tym czasie kryzysu? Czy jest teraz ze mną w moim obecnym problemie, w czasie próby? To było tylko i wyłącznie pytanie, ale wkrótce zaczęli to wypowiadać, bo to było zasiane w ich sercach, ale również u ciebie. Wkrótce się okaże, czy oczerniałbyś go tylko w swoim sercu, czy będziesz go również oczerniać przed swoimi braćmi i siostrami? Czy oczerniłbyś go przed całym swoim światem? I tak to wszystko rozmieniali. Wszyscy pytali, czy Bóg naprawdę jest z nami, czy też nie. Czy Bóg jest z nami? Tak też jest to wskazówka na to, co sam powinien zadać w swoim sercu. To wszystko, co musisz powiedzieć w własnym duchu, aby zweryfikować samego siebie. Czy Bóg jest ze mną, czy też nie? Mówisz sobie, że wiesz, iż był w różnych okolicznościach w przeszłości, ale czy są takie, w których Bóg jest z tobą? Czy są takie, którego przy tobie go nie ma? Innym pytaniem jest to, czy Bóg jest w stanie być przy tobie, czy Bóg jest do tego sposobny. Pozwól, że zadam ci pytanie. Co było w twoim sercu i o czym myślałeś, kiedy chodziło o twojego Ojca Niebieskiego? Jak myślałeś w swoim sercu o twoim Bogu, o Ojcu Niebieskim? Psalm 78:20. Oto w skałę uderzył, popłynęły wody i wtrysnęły strumienie. Czy także potrafi dać chleba, albo ludowi swemu przygotować mięso? Uderzy ty Pan usłyszał, zapalił się gniewem i ogień rozgorzał przeciw Jakubowi i gniew jeszcze powstał przeciw Izraelowi, że nie wierzyli w Boga i nie zaufali Jego pomocy. Moja Biblia mówi o tym, że Psalm 94:11 Pan ma myśli ludzkie, że są one marnością. Bóg na nasze myśli. Psalm 78:36 Lecz oszukiwali Go swymi ustami i kłamali Mu swoim językiem. Ich serce nie trwało przy Nim. Przymierzu z Nim nie byli stali. Pozwólcie, że powiem Wam teraz o sercu, które jest wierne i właściwie trwa przy Bogu. Serce, które Jemu się podoba. To nie tylko serce przymyte krwią, to też serce, które właściwe jest Bogu. Serce, które dobrze o Nim myśli, kim On jest, o Jego słowie oraz o Jego wierności. Dochodzimy do miejsca winy, strachu oraz potępienia, gdzie zawsze zmagamy się z tymi rzeczami w naszym sercu. Jednak w tym wszystkim Bóg mówi, poczekaj chwilkę. Chcę, abyś zajął się tym większym problemem w swoim życiu, tą obszerniejszą rzeczą. Chcę wiedzieć, czy wierzysz mi w to, co mówię. Chcę też wiedzieć, co jest w twoim sercu. Jakie masz myśli o twoim Ojcu Niebieskim? Zapytałem cię więc na pytanie, aby ukorzyć cię, mówiąc, zaufaj mi. I to jest właśnie to wszystko, przez co ty i ja przechodzimy. Nasze słabości to testy. Każda jedna sytuacja, czy też problem lub okoliczność. Czy Bóg w swoim zamyśle nie mówi, czy zwrócisz się do mojego słowa, czy zwrócisz się do mnie i uwierzysz w to, co mówię, aby to przyniosło wam życie i siłę. Chcę ci dać właściwe serce. Jeśli jest zasiane w twoim sercu kłamstwo diabła, które mówi, że Bóg ma wobec ciebie złe myśli, kiedy on mówi do ciebie o tym, że zna moje myśli, to myśli o pokoju, nie o niedoli. A więc są to myśli Boga, które dają nam nadzieję. Czy były sytuacje w twoim życiu, w których oczerniłeś Pana w swoim sercu? Czy był czas, kiedy myślałeś o Nim niewłaściwie? Czy dopuściłeś myśl, że w którymś czasie może być wobec ciebie niewierny? Na pewno masz zbawionych bliskich. Jeśli modlisz się za nimi, Bóg będzie wierny wobec ciebie. Przekonałem się to poprzez zdawanie słowa oraz przez modlitwę i działanie i poruszanie się Duchu Świętym w moim życiu. Zaświadczam, Bóg był wierny i będzie wierny, dopóki nie umrę. Będzie wierny, tak, aby mnie zachować. Panie, musimy modlić się, abyś dał nam właściwe serce i dobrego ducha oraz prawe serce, które uchwyciło się wierności Boga. Panie, wierzę, że to jest ta święta resztka dzieci Bożych, to całkowite zaufanie do wierności Boga, kiedy to możemy spocząć i ufać Twojemu Słowu i nie bać się już niczego.